Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na analizę partii Jana Krzysztofa Dudy z Maciejem Klekowskim. Maciej Klekowski jest również arcymistrzem i jest wicemistrzem Europy w szachach błyskawicznych. Rewelacyjny turniej, gratulacje dla Maćka. Również gratulujemy Jankowi oczywiście, bo jest tym mistrzem Europy. Także dwóch Polaków są mistrzami i wicemistrzami Europy w szachach błyskawicznych, co jest no, fajnym akcentem dla polskich szachów. No i partia pomiędzy nimi, która no, była taka ekscytująca, trzeba przyznać. No i myślę, że zasługuje tutaj na światło dzienne. Przejdźmy do analizy, moi drodzy. Janek rozpoczął ruchem D4. Maciej Klekowski jest takim zawodnikiem, który potrafi bardzo sprytnie grać w szachy. Naprawdę jego taki spryt szachowy jest... jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Skoczek F6, skoczek F3, posunięcie E6, goniec G5 ze strony Janka, D5 zagrał Maciek, posunięcie E3, goniec na E7, skoczek z B na D2, normalne wyprowadzenie figur, posunięcie B6, no goniec musi żyć i C3. Co jest ciekawe, taka struktura trochę londyńska powstała, ale to nie jest system londyński, jest bardzo podobny oczywiście, ale goniec stoi na G5, goniec zagrywa na B7. Ja przypuszczam, że Janek tutaj, bazując na swoim doświadczeniu, chciał dostać pozycję taką mniej taktyczną, żeby była bardziej pozycyjna i zobaczymy, jak to się wszystko ułożyło. Goniec zagrał na D3, skoczek z B na D7, roszada ze strony, och, nie czarnych, czarny nie zrobił dwóch ruchów naraz przecież, roszada ze strony białych. No i teraz ruch H6. Ruch H6 odpędza gońca. Oczywiście można zagrać różnie. Albo odejść gońcem na F4, albo zbić na przykład. Janek decyduje się na wymianę gońca za skoczka, na co tutaj też jest odpowiedź skoczek F6 i skoczek E5. Dzięki temu, właśnie dzięki tej wymianie, ten skoczek na E5 znajduje bardzo dobrą placówkę, ale ten skoczek oczywiście nie będzie stał tam wiecznie, ale już się zahaczył bardzo dobrze. Roszada ze strony czarnych i ruch F4. Widzimy cały sens tutaj i zamiar białych. Pozycja jest względnie równa według silnika, ale wiadomo, z punktu widzenia człowieka, no to grać jeszcze tutaj można dużo, dużo, dużo ciekawych rzeczy. No i teraz tak, jaki jest plan białych? Zapewne ruch G4, jakiś król H1, wieża G1 i G5. Ja bym tak planował, jakbym grał, miał taką pozycję białymi, ale też trzeba uważać na ruchy takie kąśliwe ze strony czarnych, no bo skoczek D7 od razu tutaj proponuje wymianę. Na co Janek zagrywa hetman H5. No hetman wszedł do obozu tutaj przeciwnika i straszy. Tylko że ten strach, że tak powiem, nie powinien być taki bardzo, bardzo straszny, choć jakby to nie zabrzmiało. Chodzi mi o to, że hetman oczywiście ustawił się tutaj dobrze, ale jeszcze konkretnie nie atakuje, ale na pewno stoi ten hetman dobrze, ruch G4 się szykuje prawdopodobnie. F5 ze strony czarnych, no i teraz widzimy właśnie taki ruch F5, który no tak troszeczkę blokuje gońca. Ja bym tu się pokusił o ruch na przykład F6, ale ten skoczek na G6 może sobie świetnie zaszaleć, więc przypuszczam, że F5 od razu chciał tutaj czarny wyjaśnić sytuację. Skoczek zbił na D7. Myślę, że lepszą opcją byłoby zagranie skoczkiem na F3, z tego względu, że po wymianie i wymianie jest to tempo więcej. Zobaczcie, że po wybiciu na D7 hetman zagrywa na D7 i skoczek na F3, jest to tempo mniej, bo skoczek już nie może zagrać, bo teraz jest ruch czarnych i hetman zagrał na E8 w tej pozycji, hetman na H3. To jest cały czas normalna pozycja, to jest taki niuans, który tutaj pokazałem z tymi skoczkami, który nie musi mieć żadnego przełożenia, jeśli chodzi o błędy jakieś, absolutnie. Białe grają tutaj bardzo dobrze, czarne również, wszystko działa. Hetman A5. Hetman na 5. Wybaczcie za te pomyłki, ale to z rozpędu. Święta idą, trzeba sprzątać, a ja tutaj muszę szybko analizować. Posunięcie A5. Posunięcie A5 powoduje to, że goniec może zagrać na A6 i próba wymiany tego gońca byłaby na pewno dobra dla czarnych. Wieża zagrywa na F2. Ciekawym rozwiązaniem w tym momencie byłoby zagranie G4. Ruch G4 bardzo mocno atakuje i... że tak powiem, musi w tym momencie czarny jakoś reagować. Nie wiem jak, może goniec A6 i zostawić na razie pionka F5, ale plan wieża F2, wieża G2, król H1, wieża G1 można spokojnie stosować. Przykładowo, goniec A6, jeżeli goniec by wybił, wieża by wybiła, no to na przykład król H1 wydaje się dobrym zagraniem. Wieża G1 i możemy próbować naciskać na linii G
przeciwnika. Tak nie poszło. Janek zagrywa wieża f2. Może ten plan jest ukryty za chwilę. G4. Posunięcie c5. Zagrywają czarne i król h1. No i taki ruch. Ten ruch już no, według silnika nie jest najlepszy. Przede wszystkim należało zagrać od razu g4 z tym planem, co mówiłem wcześniej. Dziwię się, że Janek tak nie zagrał. No ale nie wiem, no grał jak grał. To są szachy błyskawiczne, więc na pewno rządzą się tutaj swoimi prawami. I teraz w tej sytuacji po ruchu c5 król zagrywa na h1 i goniec na a6. No właśnie, ta wymiana dla czarnych jest ok. No ale białe tego nie zrobiły, a mogłyby, bo jakbyśmy wymienili znowu te gońce mimo wszystko, to g4 znowu wchodzi. Cały czas ten plan g4 to już jest trzeci raz, kiedy można tak zagrać. Goniec zagrał jednak na c2. No i silnik tego posunięcia nie lubi według tutaj oceny tak za bardzo, jednak silnik wolałby wymienić tę figurę, powtarzam się już po raz kolejny, żeby potem grać od razu g4. Goniec c2 prawdopodobnie zostało zagrane, żeby trzymać diagonale i zagrać g4, żeby ten goniec brał udział w akcji. Prawdopodobnie o to tutaj białym chodziło. Jednakże czarne wybijają na d4, bo kontrować trzeba próbować, i wybił pionek. Ciekawym zagraniem byłoby zbicie skoczkiem na d4, żeby tutaj się przyglądać pionkowi na e6, a po gońcu na przykład na f6 próbować dalej grać g4. No cały czas ten sam plan, który jeszcze nie został uskuteczniony. Jednakże po wybiciu pionek wybił z e na d4. Goniec zagrał na d6, pilnuje pola e5 przede wszystkim. I Janek zagrywa skoczkiem na e5. Ja bym, moi drodzy, próbował takiego ruchu jak wieża e1. Oczywiście tutaj widzimy, że grozi wzięcie piona, więc to też trzeba liczyć, ale kto ma czas liczyć tak głęboko w partii błyskawicznej? No ale skoczek e5 wydaje się również solidne, jednakże tu czarne od razu wybijają, pionek wybija. No i patrząc na te pozycje, wydaje się, że białe mają bardzo dobrą grę, no bo są tutaj pionki ustawione na czarnych polach, a gońce białopolowe. Jednak ocena jest silnika bezlitosna i mówi remis. Mówi remis, ale z psychologicznego punktu widzenia wydaje mi się, że czarne nieco odetchnęły w tej pozycji. Hetman zagrywa na g6, pilnuje zagrania g4. Wieża g1. Na co jest odpowiedź hetman g5? To jest bardzo ważny ruch i dobry, z tego względu, że schodzimy tutaj z tego związania i ruch g4 już nam nie grozi. To znaczy, ten ruch można już teraz zagrać, ale ruch f4 troszeczkę tutaj w tej sytuacji na pewno no, broni zapędy przed atakiem białych. No, na pewno też w tej sytuacji, no jak grać? No, Janek zagrał hetmanem na f3. Na co kleku popularny kleku, czyli Maciej Klekowski zagrywa b5, posunięcie g3, posunięcie b4, czyli widzimy tutaj czarne zaczynają przechwytywać inicjatywę na skrzydle hetmańskim, h4 odpędził hetmana, hetman e7. No i tak naprawdę te pionki robią robotę, bronią tutaj przed jakimś tam atakiem. Hetman zagrał na e3, na co jest odpowiedź bicie, bicie i wieża c8. Proste zagrania ze strony czarnych, no nie widać tutaj jakichś skomplikowanych planów. No, czarne naciskają zwyczajnie na pionka c3. Wieża c1 i hetman a3. Hetman z wieżą próbują swoich sił i chcą zdobyć pionka. Na co jest goniec d1? Wieża c7. Zobaczcie, czarne grają teraz proste posunięcia, a jakże silne. Grozi zdwojenie wież. Goniec zagrywa na h5. Na co właśnie Maciek tutaj zagrał i odpowiedział. Jest bardzo sprytne posunięcie ze strony czarnych, taki kluczowy moment, znaczy może już nie super kluczowy, ale uczy nas bardzo dużego sprytu szachowego. Jaki to ruch? Jaki ruch zagrały teraz czarne, żeby dostać bardzo dobrą grę, moi drodzy? Jest to posunięcie... goniec na d3. Goniec idzie na d3. No tak wizualnie wygląda źle, no bo wiadomo, bierzemy gońca, ale wzięcie gońca wiąże się z wzięciem wieży na c1. I czarne tutaj by sobie spokojnie poradziły i by wygrały te pozycje. Goniec d3, bardzo sprytny ruch z tego względu, że król zagrywa na h2 i goniec znajduje piękną placówkę na e4. Nie dość, że ten goniec jest pomocny czasami w obronie, to jeszcze tutaj jest pomocny w ataku na króla. I w ogóle goniec stoi tutaj, no jak król by się chciało rzec, rewelacyjnie. No cóż, grać dalej trzeba. Janek postanowił tutaj zaszarżować i zagrywa g4, jednak ten ruch niestety już nie jest najlepszy. Z tego powodu, że
F4 przykurzył kleku. No i tak naprawdę, jeżeli tu będzie wymiana, no to wszelka wymiana wież na samym końcu jest zbiciem wieży na C3 i tutaj czarne po prostu zaczynają wygrywać ze względu na bardzo dużą aktywność swoich figur. Król H7 stałby świetnie, bo goniec jeszcze broni na G6, więc pamiętajmy, że tam po wymianie wieży na C3 hetman nie zagrywa na F7, król H7 jest już bezpieczny, bo nie ma dalszych szachów. A kontra na króla jest szybka. Hetman zagrywa na D2 i G6. Moi drodzy, w tej sytuacji Janek traci figurę. Nie ma ten goniec ucieczki. Jeszcze tutaj Janek próbuje swoich sił i kontruje wieża z F na C1. Na co czarne wieża C na F7 bronić piona. Tutaj nie działają takie wymiany do samego końca z tego względu, że na przykład hetman B2 czy hetman A2 bez znaczenia, dajemy tutaj za chwilę mata. Więc te wymiany nie działają i w tej sytuacji po G6 wieża na F7, goniec zbił na G6, goniec odbił na G6 i H5 i goniec wrócił na E4. Moi drodzy, pozycja jest przegrana dla białych. Janek walczy dalej, król H3. I tak naprawdę teraz jak grać można w tej sytuacji dalej? No tutaj dosyć sprytnie wieża C8 z powrotem na pionka. Próba wymiany nawet hetmanów, upraszczając pozycję, jesteśmy w stanie wygrać czarnymi bez problemu. Wieża zagrywa na C1, moi drodzy. Wieża z F na C7, czyli kompletnie tutaj nacisk na C3. Hetman zbił na F4 i wieża zbiła na C3 z jednoczesnym poddaniem partii Janka. Tutaj kompletnie nic nie ma i no, czarne sobie spokojnie radzą. Wszystko leci, wszystko wisi, więc nie musimy się nawet obawiać o taki ruch jak hetman F7. Moi drodzy, można sobie też spokojnie rozpatrzeć tę pozycję, co dalej. Dziękuję serdecznie za oglądanie. No widzimy, Janek się potknął w Mistrzostwach Europy, ale to nie przeszkodziło mu w zajęciu pierwszego miejsca. Z góry dziękuję za łapki w górę. To są zasięgi, algorytmy YouTube'a i tak dalej. Dzięki, pozdrawiam, cześć.